Wiewiórki, bobry, dzień dobry. Dziś w artykule audio przyjrzymy się kilku epizodom, które łączą się ściśle z inwazją saską, o której opowiadałem wam już wcześniej. Ale mają też połączenie z kolejną inwazją, inwazją normandzką, o której opowiem w kolejnym odcinku. Ta część naszych rozważań, którą teraz oglądacie, nigdy nie ukazała się drukiem, ale do rzeczy. Pierwszym aspektem, o którym wypada wspomnieć, jest sama osoba Knuta Wielkiego. Mało kto wie, że Knut był wnukiem Mieszka I. Czasami zwany jest też Kanutem. Był królem Anglii oraz nieco krócej Danii i Norwegii. Jego matka Sigrida Starada, znana była również pod mianem Świętosława, była córką Mieszka i Dobrawy, naszych książąt polskich. Jej bratem zaś był król polski, Bolesław Chrobry, który według niektórych historyków miał nawet pomóc siostrzeńcowi, czyli Knutowi, w zdobyciu korony i tronu wyspiarskiego kraju Albionu, prawda? Król Knut urodził się około 997 roku i dożył 38 lat. Jego ojcem był Sven Widłobrody, król Danii, Norwegii i Anglii, a matką, tak jak wspominałem, Sigrida Starada. W historiografii występuje jego matka również pod imionami Gunhilda oraz, tak jak wspominałem wcześniej już, Świętosława. Uważa się, że Świętosława była córką Mieszka i Dobrawy, o tym też już mówiłem wcześniej. Niektórzy historycy, tak jak wspominałem, twierdzą, że w zdobyciu angielskiego tronu Knutowi pomagał jego wuj, polski królewski wuj, Bolesław Chrobry. Przekonany przez siostrę, wysłał swoich wojów, swoich żołnierzy do walki u boku bratanka, u boku Knuta. Dzięki połączonym siłom i poparciu szwagra norweskiego jarla Eryka Zlade, nie wiem, 18 października 1016 roku Knut ostatecznie pokonał armię angielską. Stało się to po śmierci Eltherheda I i koronacji jego syna Edmunda Żelaznobokiego. Nowy władca zaakceptował przegraną i zawarł pokój z Knutem. Żelaznoboki się poddał. Oni podzielili rządy między siebie i do śmierci jednego z nich mieli rządzić wspólnie. Żelaznoboki zmarł bardzo szybko. Natomiast rządy naszego piasta, bo tak chyba go mogę określać, pokądzieli, był piastem, zaskarbiły mu w Albionie przydomek Wielkiego. Knut był bowiem sprawiedliwy, hojny. Za jego panowania przez 20 lat Albion żył pokojem, a król przeszedł do tradycji jako monarcha dobry i mądry. Przeszedł tutaj na chrześcijaństwo, hołdował tradycjom. No ale teraz jednak przeskoczymy do epizodu poprzedzającego ledwie o kilka dni inwazję normandzką, o której będę opowiadał później. Przeniesiemy się do dnia 25 września 1066 roku. Król Anglii, Edward Wyznawca, umierał bezpotomnie. Przed koroną, przed śmiercią koronę obiecał swemu siostrzeńcowi Wilhelmowi Normanowi, dla nas Wilhelmowi Zdobywcy, do którego wrócimy w kolejnej części, do tych epizodów powrócimy. Na tronie jednak zasiadł miast Wilhelma Normana, Harold Godwinson. Zamieszanie w sprawach z Hedy po Edwardzie postanowił wykorzystać jeszcze jeden gracz, król norweski Harald Hardrada. Nie Harold, tylko Harald.
zbuntowany brat Harolda Gondwinsona, Tosti Gondwinson. Oni we dwóch uderzyli tutaj. Przypłynęli, przypyli tutaj z armią, wylądowali w okolicach miejscowości York. Dlatego tak zawsze pod Yorkiem chciałem kopać, notabene, która po krwawej bitwie została zdobyta i złupiona przez Wikingów. Armia norweska przypłynęła na około 300 smoczych łodziach, drakarach, one się tak nazywały, i liczyła prawdopodobnie od 7 do 9 tysięcy wojów. Tymczasem Harold Godwinson, król Anglii, oczekiwał w Londynie na spodziewaną inwazję, która miała mieć miejsce, była spodziewana na południu wyspy. Czekał na Wilhelma, zdobywcę, prawda? Na wieś o najeździe w Yorku porwał swoich ludzi i wyruszył szaleńczym marszem przeciwko nowemu niebezpieczeństwu, pokonując dystans tam, jeżeli się nie mylę, 298 km na pieszko, piechotą, zaledwie w ciągu 4 dni, co pozwoliło mu zaskoczyć kompletnie wyluzowaną, odpoczywającą armię najeźdźców. Wikingowie zdjęli zbroję, leżeli sobie na łączce, popijali i radowali się życiem. Do spotkania doszło w miejscu określanym jako Stamford Bridge. Wikingowie zmęczeni i osłabieni, jak już mówiłem, po tej bitwie o York, zdybani, bez zbroi, jakiegokolwiek porządku, no byli na przegranej pozycji. Wówczas z pomocą im przyszedł berserak. Sam jeden zbrojny w topór stanął na przeprawie i powstrzymał angielską armię. Wyobrażacie to sobie? Ubrany w skórę rycerz, wuj, który wcielił się w zwierzę. Pozwolił swoim poświęceniem zorganizować się wikingom i przejść do obrony. Jest to ostatnia tak spektakularna akcja berseraka, o której wspominają kroniki. Jak to wyglądało? Pogrążony w bitewnym szale posłał już za światy 40 angielskich wojowników. Stał na moście, zbrojny w topór, nie przypuszczał nikogo. Dopiero żołnierz uczepiony baryłki podpłynął pod most i z pomiędzy jego dyli wraził mu włócznie w podbrzusze, raniąc śmiertelnie wikinga. Powalił go, oczywiście powalił. Także straszna maszyna, szalona maszyna do zabijania. W tym czasie jednak wikingowie porwali część uzbrojenia, uformowali szyb, nie zdołali przywdziać zbroi, ale zdołali stawić opór wojskom angielskim, prawda? Dopiero śmierć Haralda Hrady, którego strzała ugodziła w tchawicę, i Tostiga, który również wpadł w boju, ostatecznie złamały opór Skandynawów. Walka była zacięta, bardzo zacięta. Wikingowie poszli w rozsypkę, uciekając pozostawionych 20 km dalej na plaży drakarów. Z 300 łodzi, na których przypłynęli Skandynawowie, udało im się odpłynąć na 24. Na obsadzenie reszty nie starczyło ludzi. Polegli. Polegli w bitwie pod Stamford. Ilu ich tam padło? No ciężko dzisiaj powiedzieć. Kroniki wymieniają różne cyfry. W jednej z nich zapisano, że jeszcze po 50 latach pole pod Stamford orane bielało od kości. Król Anglii Harold Godwinson długo nie cieszył się owocami zwycięstwa. Już 3 tygodnie później musiał stawić czoło kolejnej inwazji na wyspę, tym razem w okolicach Hastings. Wylądowała flota dowodzona przez Wilhelma Zdobywcę. Ale o tym opowiem wam w kolejnym odcinku. Jako ilustrację tej historyjki posłużyły mi monety z kolekcji Waldka Giebuta, Wald Dzięki Wielkie. To jest monetka właśnie wnuka Mieszka I, Knuta. Bardzo super. Była też rycina przedstawiająca bitwę o Most Stramford autorstwa Petera Nicola Arbo. No i takie wygrzebane w internecie graficzki przedstawiające trzech dowodzących w tej bitwie. Chyba nie muszę wam bliżej mówić, kim jest berserak,
ten szaleńczy, odważny wojownik wikingaski, wcielający się w zwierzę, nie bojący się niczego i walczący do śmierci, prawda, w bitewnym szale. Nie będę przybliżał tego, bo no jeżeli będzie taka potrzeba, napiszcie w komentarze. No i ja tyle. W kolejnej części będzie już to, co wydrukował odkrywca swego czasu. Historia inwazji na Albion, trzeciej, ostatniej udanej inwazji, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Nigdy więcej w historii nie udało się zdobyć nikomu wyspy. Przepraszam najmocniej. Choć próbował Adolf Hitler i próbowali inni. No i tyle. Ja was w obecnym czasie będę często zanurzał takimi opowiastkami, czy też będę wam puszczał jakieś moje wycieczki, wędrówki. Nie kopiemy w tej chwili. Tutaj w Anglii mamy zakaz kopania. Niestety nie będzie w najbliższych 2-3 tygodniach filmów z pola, no bo nie ma materiału. Natomiast jest sporo materiału z jakichś tam moich wcześniejszych wycieczek pokręconego. No i jesteście skazani na te rzeczy, bo nic innego wam nie pokażę, a chciałbym zachować ciągłość zamieszczania tych moich filmików. Liczę na to, że wszystkich was zastałem i pozostawiam w zdrowiu. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często, no i bądźcie zdrowi jeszcze raz. Tego w tych czasach nigdy za wiele. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia.